Szanowni Państwo, kochani moi, dzisiaj major nawołany rozpuszczalnikiem podszedł do mnie i zapytał mnie, czy chcę z nim uprawiać seks. Tak, wasz kochany majorek dopedał. Przyznał mi się, że jest gejem i tak dalej. I że w łazience wącha moje brudne majtki i że mi jajca lizał, jak spałem. Śmiechu warte. Teraz ludzie zobaczą, jaki z majorka jest pedał i naruć. Tak, bo to dla mnie nie jest człowiek, tylko pedał. I ja z tym pedałem nie chcę żyć pod jednym dachem. Nie dość się jest szpulem pierdolonym, to na dodatek pedałem. Kto to widział, żeby chłop dla chłopa majtki wąchał? A majorek sam mi się przyznał. Sami widzicie, kochani. I jeszcze się skurwysyn pytał, czy może ze mną seks uprawiać. A potem mi chciał zdjąć spodnie i lodarz chciał dla mnie lisać. Ale ja się nie zgodziłem się, bo ja nie pedał. Potem majorek wyjął swojego pana ze spodni i zobaczyłem, że on miał tylko 7 centymetrów. Jak chłop może mieć 7 centymetrów, to ja nie wiem. Na razie.